Filozofia Bajtla to program, w którym będziemy rozmawiać z przedszkolakami na różne ważne tematy. Dzisiaj Wielkanoc, razem z dzieciakami z przedszkola numer 49. Zapraszam. Co to jest Wielki Post? Nie je się takich niezdrowych rzeczy, tylko się je takie, na przykład rybki, chlebek, takie inne rzeczy, tylko takie, że wielkanocne. Chyba się daje kwiatki, nie można śpiewać, nie można robić imprez. Czy robisz porządki świąteczne? Oj, ja w szufladach, w pudełkach. U mnie się w domu sprząta zawsze, jak jest Wielkanoc, prawie wszystko. Książki daję do książek, zabawki do zabawek, opaski do opasek i wszystko nadam do swoich rzeczy. A po co robi się porządki świąteczne? Żeby miło się spędzało czas, a nie w bałaganie. Dlatego, żeby zające zobaczył i dał im jajeczka. Żeby kalaruchy nie przysły. Dlaczego w Wielką Sobotę idzie się z koszyczkiem do kościoła? Po to, żeby Pan Jezus poświęcił jedzenie. Żeby zbierać jajka? Pan. Co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym? Na przykład rybki, chlebek, takie tam inne rybki, inne takie chlebki, takie te dwie rzeczy. Na przykład sól albo chleb. Rybki, jajka, chlebek. Nie są kwiatki i jajka. To się wkłada serwetki, żeby jajka się nie pobrudziły. I to się wkłada taką sztuczną, takie coś sztuczne, aby jajkom nie stało. Jajka. Jakiś obrót, żeby było im miękko, żeby się nie stukło. Chyba zabawka. U mnie jest też babka i kwiatki też. Także czekoladki? A dlaczego pokarmy niesie się właśnie w koszyczku? No, aby się nie potłukły i aby były bardzo czyste, no bo tam jest taka serwetka, na której się je trzyma. Co to jest Wielkanoc? Wielkanoc to kiedy biela się jajeczka. Królik przychodzi wielkanocny. To są święta i zajączek przynosi prezenty. Jest dużo królików. To jest takie coś, co się szuka jajek i można być razem. Jak u Ciebie wyglądają przygotowania do Wielkanocy? U mnie to wygląda tak, że wszystko mamy na przykład rozposprzątane, przygotowujemy, rozkładamy stół, dajemy obróż, tak aby się w ogóle tak... I ten obróż się nie może tak pobrudzić, no i na środku mamy takiego baranka. U mnie mama bardzo gotuje, a tata lubi przygotowywać rzeczy z mamą. A babcia pomaga rozkładać talerze, a ja pomagam rozkładać jedzenie. U mnie to wygląda ekstra. Wtedy super mam ozdobiony pokój. Moja mama robi ciasto. U nas w domu robimy na początku żurek i dajemy te jajeczka. I potem jemy, bo mamy taki długi stół i jemy przy tym stole. A u mnie przychodzi czasem cała rodzina, a czasem przychodzi tylko babcia i dziadek albo ciocia i stukamy jajka. Wszystko się kładzie na półkę, że się odkurza, że się myje mopem, że trzeba umyć kurze. Co się robi podczas Wielkanocy? Bawi. Święci jajka. Trzeba być grzecznym, żeby zajączek przyniósł prezenty. Szuka się prezentów i jajka się je. Biela jajeczka. Trzeba iść do kościółka. Odpakowuje się prezenty. No się bawi. I dostaje się dużo czekoladek. No i maluje się jajka.
byłam na Wielkanocy u babci i dziadka i miałam ogródek. Pojechaliśmy do ogródka, a ja tam widzę słodycze od zajączka. I zajączek je ukrył za drzewami, a my je znaliśmy i ja najwięcej zebrałam od siostry. Jak powstaje jajko? Fabryka musi wyprodukować. No i fabryka tam daje potrzebne rzeczy, czyli tą skorupkę, żółtko i jajka. Co było pierwsze, jajko czy kura? Nie za bardzo wiem, ale kura się chyba bierze z jajka. Jajko. Kury się wykluwają z jajka. Pan Bóg stworzył jedno zwierzątko i na przykład kurę i kura znosi jajko i jest następna kura. To musiała być też inna kura, żeby znieść to jajko. Ja myślę, że tak wszystko było pierwsze, no bo to już jest, a co wykluwa? Kogut. Pierwsza była kura i kura zniosła jajko. Z czego składa się jajko? Z żółtka, z skorupki i białka. Z mąki, z żółtka, z białka. A mleko to jest te białko, czy nie? A ziemniaki to żółtko. Dlaczego lubisz święta wielkanocne? Pada wtedy śnieg i ja uwielbiam lewiwawana. Ja dlatego, że zajączek przynosi prezenty i że mogę trochę posiedzieć z rodziną. W jajkach są czekolady. Ja też uwielbiam dlatego, że wtedy króliczek mi przyniesie zabawkę. Wtedy spędzamy czas z rodziną, bo można dostać prezenty. Lubię te święta wielkanocne i lubię sobie tak posiedzieć z rodziną. No i sobie będziemy jeść tam smaczne rzeczy i będziemy mieć dużo też prezentów. Bo się wtedy spędza z rodziną czas, je się, później przychodzi królik. A co się robi w śmigus dyngus? Na przykład się leje dziewczyny wodą z pistoletów na wodę. Ja mam kuzynę, no i mama zrobiła, dała mi śmigus dyngus, napełniła wodą, no i kuzyn niespodziewanie i ja go polałam, a ten się zakrył rękami i się uśmiechał i powiedział nie. Polałam tatę, jak wstawał i z pistoletu na wodę i musiał się cały przebrać. Dlaczego w święta nie chodzi się do pracy ani do przedszkola? No bo wtedy się świętuje święto Wielkanocy. Wtedy jest wielkie święto, no i nigdzie się nie idzie, tylko się idzie do kościoła. Nie da się też wszystkich rzeczy naraz. Na przykład ja bym chciał umyć talerze, a też bym miał wyjść na dwór. To tego się tak nie da zrobić. Chyba bym musiał się jakoś rozpołowić raczej wtedy. Dlatego, że jest sobota, żeby spędzić z rodziną cały ten czas. To jest dzień, że nie chodzi się do przedszkola, żeby spędzać razem z rodziną czas. A po co w ogóle obchodzi się święta? Żeby królikowi było przyjemnie. Aby się zaczął rok od nowa, no i aby sobie i aby nie jeść przez chociaż chwilę niezdrowych rzeczy. Żeby było fajnie. Żeby uszczęśliwić Pana Jezusa. Czas na życzenia. Koko, 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 koko. Aby był zdrowy, aby żył dużo lat, aby nigdy nie chorował i aby był zawsze ciągle przy nas, a nie tak ciągle gdzie indziej i aby było dużo jedzonka zawsze. Żeby był drobny dla innych i był uczciwy. Żeby święta były fajne i żeby były dużo jajek. Żeby ta osoba bardzo dużo lat żyła, żeby miała bardzo dobrych kolegów i żeby miała dobre oceny w szkole. Zdrowia i szczęścia. Wszystkiego dobrego,
szczęśliwego, żeby miał dużo radości, uśmiechniętą minkę i żeby nie płakał. Żeby był szczęśliwy i żeby był dobry dla innych. Wszystkiego najlepszego, kochani, świąt.